KGHM Polska Miedź zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem surowców naturalnych. Należąca do KGHM Huta Miedzi Głogów produkuje najwyższej jakości miedź katodową, srebro, złoto i koncentrat platynowców na dwóch liniach technologicznych – Huta Miedzi Głogów 1 i Huta Miedzi Głogów 2. Stosowana w nich technologia przerobu koncentratów miedzi w piecach zawiesinowych daje produkt finalny – miedź elektrolitycznie rafinowaną w postaci katod o zawartości 99,99% miedzi. Znajdujemy się przed halą metalurgiczną nowej inwestycji pieca zawiesinowego. Koncentrat przychodzi głównie z naszych kopalń. W skali roku około 800 tysięcy ton koncentratu na hutę 1. Na hutę 2 podobna ilość. Ponieważ koncentrat jest zawilgocony, trzeba go wysuszyć. Suszymy koncentrat z zawartości wilgoci około 8% do zawartości 0,3%. Proces jest ciągłym procesem. Bez przerwy wsypujemy do szybu reakcyjnego koncentrat, a spust miedzi następuje cyklicznie, tak zwane five o'clocki. Akurat teraz następuje spust kadzi. Podczas jednego spustu, ono się odbywa przez jeden otwór spustowy, spuszczamy około 5 kadzi. Dla celów technologicznych co godzinę spuszczamy tak zwany spust żużla kontrolnego w celu zbadania temperatury i próbkę tego żużla dajemy do analizy, żeby wiedzieć, w jakim stadium procesu jesteśmy. Nastąpił pomiar temperatury 1304 stopni. Proszę zwrócić uwagę na strój pracownika. Pracownik jest zabezpieczony, praktycznie wygląda jak kosmonauta. Proces jest ciągły, a spusty są cykliczne. W trakcie spustu spuszczamy około 5 kadzi. Sama kadź waży 18 ton, udźwig suwnicy lejniczej 80 ton. I ta miedź wyjeżdża z tunelu spod rynny spustowej na kadziewozie i przewożona jest do następnego agregatu, jakim jest piec anodowo-obrotowy, w celu dalszej rafinacji. W tej chwili trwa operacja wlewania miedzi w blister do pieca anodowego obrotowego w celu dalszej rafinacji. W cyklu dobowym najdłużej trwa wsadowanie do pieca. Musimy wlać około 300 ton miedzi i to trwa nawet 12 godzin. Potem 7 godzin trwa rafinacja i 5 godzin odlew. W piecu anodowym kończy się ogniowa rafinacja miedzi, w której wykorzystujemy powinowactwo metali do tlenu. Te mniej szlachetne metale się szybciej utleniają, a miedź już zaliczana jest do metali szlachetnych. Oczyszczamy miedź do zawartości 99,2%. Miedź, która opuszcza wydział ogniowy i rafinacji, ma 99,2%. Jeżeli chcemy ją dalej odzyskać, oczyścić, to wykorzystujemy podwójną elektrolizę, elektrorafinację. I tam produktem finalnym jest katoda zawartości 99,99%.